Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. i dzisiaj standardowo, jak co, nowy serwer. Mam dla was specjalny kodzik na start, który myślę, że bardzo mocno wam pomoże właśnie z początkami w tej gierce. Jak widzicie, nad moją głową jest już banerek, na tym banerku widać kod, widać co on dokładnie daje. No i tutaj jeszcze powiem na wstępie, dla tych, którzy przyszli tylko i wyłącznie po to, żeby ten kod przepisać i nie będą tego filmu oglądać, działa on tylko do 20 poziomu, więc najlepiej go użyć po prostu od razu, jak się zalogujecie na postać, od razu na pierwszym levelu i mieć to z głowy druga część tego filmu myślę, że będzie poświęcona letniemu eventowi dlatego, że również dzisiaj ten letni event wystartował no i myślę, że opinie o nim są dość średnie dlatego też powiedzmy, że troszeczkę wam pokażę jak to u mnie wygląda jak wyglądają moje zadania na czterech kontach i jakaś tam moja opinia, ale to zaraz na początek zajmujemy się kodem na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół, Klikajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli nie wiem użyliście mojego kodu, rozesłaliście w wśród znajomych, wśród gildii i tak dalej to zostawcie tego kciuka, żebym zobaczył ilu was jest, żeby mi po prostu było milej powiedzmy, zostawiajcie komentarze czy wszystko co związane z kodem działa czy jakby wiecie, dostaliście nagrody, wszystko wam śmiga i tak dalej i tak dalej, możecie wbijać na discorda na instagrama i na twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie subskrybować z dzwonem, dlatego że jak pewnie już zdążyliście zauważyć zawsze, czy to z okazji nowych serwerów, czy to z okazji jakichś tam specjalnych wydarzeń pokroju nie wiem legendarny loch, urodziny gry Elevator i tak dalej i tak dalej Mam jakiś kod specjalny dla was Więc warto po prostu subskrybować, żeby być na bieżąco No i okej, okay, myślę, że oczywiście możemy zacząć od kodu Przede wszystkim kod troszeczkę może was zdziwić Dlatego, że jest on dość mocno fikuśny Z jakiego powodu? Z takiego, że... Z tego co wiem, twórcy chcą coś tam testować. Kody, które były sygnowane przeważnie naszą nazwą, czyli to tam było, wiecie, Neutral57, Neutral56, Neutral, tam Easter i tak dalej, i tak dalej. Coś tam jakby im nie pasowało i po prostu teraz ten serwer 58 Międzynarodowy, jeżeli chodzi o kody, będzie takim serwerem testowym, żeby po prostu zobaczyli, czy może takie losowe kody będą lepsze, aniżeli takie sygnowane naszą nazwą. Ja im od razu napisałem, że to jest słaby pomysł, bo jakby ludzie się już przyzwyczajili, ludzie wiedzą, że wpisują neutral 58 i jakby mają, no a teraz niestety będą musieli coś takiego przepisywać więc to jest po prostu powód dlaczego teraz tak to wygląda, a nie tak jak zawsze ale oczywiście działa ten kodzik tak samo jak i kody twórcy, które były tam na poprzednich światach, więc każdy może użyć tego kodu nie jest to tylko kto pierwszy ten lepszy używa i koniec, tylko po prostu każdy na nowym serwerze, na każdym koncie, każdy gracz praktycznie może po prostu tego kodziku sobie użyć i teraz jak go użyć może wam pokażę, oczywiście wiadomo jak wlatuje ten film to już serwer 58 startuje kod jest tylko i wyłącznie na ten nowy serwer który właśnie dzisiaj już w sumie wystartował w tym momencie czyli świat 58 międzynarodowy no i jeszcze powiem że w tym momencie również na moim twitchu trwa stream pewnie gdzie jakby ogrywamy sobie start nowego serwera sprawdzamy tego barda i tak dalej więc komu się nudzi to zachęcam żeby wbił no ale dobra jak tego kodu użyć przede wszystkim wchodzicie sobie tutaj w plusik obok waszych grzybków no i macie napis gratis ja go jeszcze mam zablokowanego, no bo nagrałam to troszkę wcześniej, więc, jakby yy, no, jeszcze serwer nie wystartował. Po prostu wy w tym momencie już go możecie używać. Yy, pokażę wam, może na innym koncie, żeby nie było no i teraz tak, klikamy ten plusik obok naszych grzybków, no klikamy tutaj gratis i wpisujemy po prostu ten kod, który widzicie na banerze on tam pewnie będzie na discordzie postaram się w przypiętym komentarzu go tam stawić, żebyście po prostu nie musieli ręcznie przepisywać i jak wpiszecie ten kod klikacie daj mi bonus i jak widzicie kupon jest not ready w tym momencie, no ale jak wy go już wpiszecie, jak zobaczycie ten odcinek to będzie wam wszystko śmigało jeżeli byście mieli tu jakiś pakiecik do kupienia, na przykład ten startowy na pierwszy level, to może być tak, że ten przycisk gratis będziecie mieli jakoś niżej będziecie musieli po prostu zjechać w dół troszkę więc po prostu go musicie znaleźć i wtedy kliknąć i wpisać ja może zostawię tak żebyście na spokojnie sobie mogli go przepisać i przejdę do swoich takich formułek standardowych po pierwsze kod jest tak jak wspomniałem tylko i wyłącznie do 20 poziomu więc najlepiej go użyć od razu na pierwszym daję wam 58 grzybków gryfa i nieśmiertelkę gryf wam się łączy z tym z pierwszego pakietu więc nie musicie się bać że na przykład nie wiem z pierwszego pakietu tu jest chyba na miesiąc. Jak się nie mylę, to wam nagle zamieni na dwa tygodnie z tego kodu. Nie, to wam się po prostu połączy i wtedy będziecie go mieć tam na ponad miesiąc, w zasadzie na sześć tygodni, chyba łącznie. Jak się nie mylę, więc to jest akurat ok. O to się nie musicie martwić. No, i teraz tak, wszelkie szczegóły odnośnie tego kodu. Działa on od teraz do 18 września, więc macie prawie miesiąc na używanie. Czyli to ta raczej taka, taki standardowy czas, powiedzmy. I najważniejsze informacje: jeżeli nie dostalibyście nagrody za ten kod, czyli by wam coś nie przyszło, czy coś, to polecam przelogować się, zdjąć, założyć broń, czy tam jakiś inny itemek. I wtedy powinno to pomóc. Raczej z kodami na starty nowych serwerów nie było żadnego problemu, więc powinno być ok. No ale jakby coś takiego się Wam zdarzyło, to przeważnie coś takiego pomaga. Kod możecie oczywiście rozsyłać wśród swoich znajomych, wśród gildii, tam jeżeli na przykład, nie wiem, zaczynacie właśnie z jakimiś znajomymi na nowym serwerku i oni nie wiedzą, że takie kody istnieją, to zachęcam, żebyście rozsyłali wśród gildii, wśród tam, no gdzie się da po prostu, możecie go rozsyłać. Będę oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny, żeby nabić mocne statystyki standardowo. Kodu twórcy można i tak użyć tylko raz na konto, bo tu Wam od razu powiem, że każdy twórca dostał podobny kod, Czyli też takie losowe, wiecie, cyfry i literki. Natomiast i tak nie możecie użyć od każdego twórcy po kodzie, jakby to jest logiczne. Tylko musicie sobie wybrać jednego i od niego użyć. Wszystkie dają to samo, więc będę oczywiście bardzo wdzięczny, jak użyjecie mojego. No i nawet jeżeli nie gracie na tym nowym świecie nie planujecie grać ani nic takiego to zachęcam również do używania żeby nam nie wiem założyć sobie konto z pierwszym levelem może potestować tego barda jak jesteście ciekawi 60 grzybów to jest dość sporo więc jakby nie patrzeć będzie to fajny start żeby coś tam się pobawić może po prostu do oglądania topki konto założycie i tego kodu i tak możecie użyć po prostu jak możecie jak chcecie to będę bardzo bardzo wdzięczny no i co i chyba tyle odnośnie kodu przypominam że jest on tylko i wyłącznie na serwer 58. Może nie wygląda, może wyglądać jak kod ogólny dla wszystkich, bo przeważnie tak one wyglądały, no ale nie. Jest on tylko i wyłącznie na serwer 58 międzynarodowy, więc o tym również należy pamiętać. Także wszystko. Myślę, że wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Zadawajcie je w komentarzach. No ale ja w tym momencie pewnie jak ten film wlatuje, to prowadzę streamka, więc może dopiero wieczorem Wam na nie odpowiem. No ale raczej wszystko, co powinienem powiedzieć, to chyba powiedziałem. Dobra, teraz tak. Podobności eventu letniego. Jak pewnie wiecie, wystartował od dnia dzisiejszego event letni. Ja już na ten temat nagrywałem tam kilka filmów temu, co to jest w ogóle ten event letni, o co z nim chodzi. Zrobił ten film bardzo fajne wyświetlenia, bo chyba w tym momencie prawie 7 tysięcy, no ale dzisiaj już ten event letni oficjalnie... Wystartował i teraz tak żeby sobie ogarnąć w ogóle ten event letni, bo mogliście nawet nie zauważyć, że coś takiego jest to wchodzicie tutaj w karczmę, wchodzicie w tego karczmarza, no i macie oczywiście standardowo wszystkie eventy i macie takie palemki Nazywa się to letnie fraj do zbiory klikacie cygno i macie coś takiego Jak widzicie to co mówiłem już w tamtym filmie polecam sobie obejrzeć, teraz tak w skrócie tylko powiem co tu się pozmieniało Przede wszystkim teraz będzie on trwał tylko 10 dni, a wcześniej trwał 14 czyli dwa tygodnie, więc jest niestety troszeczkę mniej czasu na to, żeby te zadania robić. Natomiast codziennie mamy jakby zadanie za 5 punktów, za 10 i 15. Te zadania są losowe, codziennie o północy się odświeżają. No i tu mamy nagrody. Nagrody są niestety tragiczne. Nagrody niestety są takie same jak rok temu, mimo że pamiętam, że był feedback na ten temat. Dużo osób właśnie narzekało, że nie dość, że zadania są dość ciężkie, co niektóre dla graczy free to play, to zaraz do tego przejdę. To też nagrody po prostu nie są warte tego, żeby wydawać jakieś grzyby. I je zdobywać. No, i faktycznie tak jest. Zwróćcie uwagę, za 50 punktów mamy. Na 436 levelu, bo to jest zależne od levela, no ale mamy 7,7 miliona golda, więc to jest jakby nawet nie jedna statystyka. Za 100 punktów mamy prawie 20 milionów golda, więc no to są prawie dwie statystyki, no ale tak czy inaczej, dość malutko. Za 150 punktów mamy 100 klepsydr, więc no to są tak naprawdę dwa dni skipowania misji, może tam 2,5. Więc no spoko, no ale to mówię, no raczej nie jest to opłacalne za tyle grzybów, ile musimy wydać. No i za 200 punktów mamy boskiego Beryla. Beryl jest oczywiście zależny od tego, jaką mamy w momencie odbierania tej nagrody, czyli tam za te 10 dni, jaką mamy kopalnię, jaką, ile mamy salek rycerskich, czy ile tutaj rycerzy po prostu w gildii, więc to jest od tego zależne. No ale tak czy inaczej, dla. Takich, no powiedzmy, nie wiem, czy to będzie w ogóle aktywne na tym nowym serwerze, to się przekonamy, no ale jakby dla takich starszych serwerów, to ten Beryl to jest, no dość myślę, że mała atrakcyjna nagroda. Szczerze mówiąc, ktoś właśnie pod tym filmem o tym i filmem o tym letnim evencie napisał, że fajnie jakby za te 200 punktów był na przykład plus jeden level, nie? czyli pełny level dostajemy, to by się o wiele bardziej opłacało i myślę, że ludzie o wiele, to by była fajna nagroda. Myślę, że ludzie o wiele bardziej przychylnym okiem by na to spojrzeli, no ale nie niestety teraz wygląda to tak jak wygląda feedback rok temu był bardzo krytyczny co do tych zadań i co do tych nagród przede wszystkim co do właśnie tych nagród no a tu niestety mija rok no i dają to samo no ale trudno jest jak jest no i teraz tak jak możemy łatwo policzyć przez te 10 dni możemy wbić robiąc codziennie wszystkie zadania 300 punktów bo codziennie mamy zadanie za 5, 10 i 15 punktów tylko one są różne więc no mamy powiedzmy 100 punktów w zapasie także nie trzeba codziennie robić wszystkich tych zadań żeby tego beryla zdobyć, no ale tak czy inaczej no nie wiem jak to będzie wyglądać nie? to już zależy, no bo na przykład zwróćcie uwagę, że tutaj za 15 punktów mamy kubę, picki przedmiot w sklepie jeden raz no i ja, żeby ten przedmiot kupić zwłaszcza teraz, gdy nie ma eventu epickiego musiałem wydać około 150 grzybów na samo znalezienie go, tak więc no jest to naprawdę bardzo, bardzo średnio opłacalne szczerze mówiąc zaraz Wam pokażę zadania na innych kontach, ale akurat to zadanie za 15 punktów kubę, picki przedmiot w sklepie miałem na każdym koncie to ciekawe, mimo, że to jest losowej każdy ma inne. To jednak to się powtórzyło mi na każdym z czterech kąt, więc no po prostu tak to wygląda. Także swoje opinie możecie również pisać w komentarzach co do tego letniego eventu i możecie oczywiście, jak macie tam, nie wiem, jakiś 550 level, może ktoś się trafi taki albo jakiś wyższy, to możecie pisać ile macie golda za te 50 punktów i 100. No bo może na jakimś wyższym levelu to się faktycznie opłaca i trochę tych statystyk nam dadzą, no bo na tym 436 to jest naprawdę tyle co nic. Dobra, teraz wam jeszcze pokażę na szybko jakie ja tutaj miałem zadania na innych kontach. Tu jak widzicie, no piwka też miałem, piwka jeszcze spoko jako gracz free to play, no bo mamy event Golda, więc raczej tak te trzy paski graczy free to play robią teraz walcz w lochach jeden raz no, jeden raz, no to też nic ciężkiego. No ale tutaj ten epicki przedmiot może no w sumie nie może, tylko na pewno wiele graczy free to play, a w zasadzie wszystkich no pozbawi jakichś marzeń o wykonaniu akurat dzisiejszego dnia wszystkich zadań, no chyba, że nie wiem, akurat im się trafi w sklepie, nie? To takie szczęście, no bo nieraz tak jest, że po rolowaniu tym północnym, że tak powiem o północy, akurat nam się wylosuje itemek jakiś epicki w sklepie, no ale to też go głupować, marnować te 15 grzybów na Epic, to raczej jako gracze free to play no raczej się nie opłaca po prostu, no ale plus jest taki, że nie musimy wszystkich codziennie tych zadań robić, żeby ten, tą główną nagrodę dostać. No ale dobra, nieistotne. Tu jak widzicie mamy za 5 punktów dość łatwe, za 10 tak samo, no i za 15 dość ciężkie. No to tak generalnie wygląda, że im więcej punktów dane zadaniem nam da tym jakby jest trudniejsze tu tak samo zobaczcie, znowu piwka, znowu ten epicki przedmiot w sklepie no i tu za 5 punktów mamy akurat ulepsz swoje cechy 5 razy, więc też nic trudnego no i na ostatnim koncie, na druidzie mam po raz kolejny epicki przedmiot znowu, znowu piwka no i tu też ulepsz swoje cechy 5 razy, więc no często się te zadania powtarzają, także nie wiem jak to działa, no ale tak czy inaczej powinno być tak, że każdy ma po prostu losowe. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Tak jak mówię, zostawiajcie komentarze swoje opinie odnośnie właśnie tego eventu letniego, odnośnie... Tak, jak już wspomniałem, tego kodu, czy wszystko działa, i tak dalej, i tak dalej. Zostawiacie kciuka w górę, zostawiacie suba z dzwonem, wbijacie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w komentarzu i opisie. Przypominam, że teraz, jak oglądacie ten film, to prawdopodobnie trwa live na Twitchu, na którego zapraszam. I chyba tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.